Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na szybki unboxing, którego jeszcze tutaj nie widzicie. Zdobyłem, po długich oczekiwaniach, próbach szukania, hipertraktacjach, w ogóle wszystkim trudno dostępnego fixa, którego w sumie nie wiem, czy może tylko jako jedyny mam na naszym polskim rynku, jeśli chodzi o zbieraczy, nie wiem. Wiem na pewno, że w Polsce go raczej na razie nigdzie nie ma. Jeśli ktoś gdzieś chce go nabyć, musi sprowadzać. Więc co tutaj dużo gadać? Ja sobie już go tutaj zaraz przyszykuję, bo już się nie mogę doczekać i za chwilę się zobaczymy, także czekajcie. Tara, mamy to. Ja już go sobie trochę tutaj porozcinałem, poprzygotowywałem. Yes, Riddler. Riddler z DC Multiverse od McFarlane Toys. Wersja Arkham City. No, nie oszukujmy się, trudno dostępny, tak jak wspomniałem. I co? No nie wiem w sumie, czy ktoś ma, dajcie w ogóle znać, bo powiem Wam szczerze, że ciężko jest z tym na naszym rynku. Oczywiście wewnątrz jest karta i jest podstawka, czyli to jest taki niezmienny element, jeżeli mówimy o tego typu figurki, natomiast sam fix, zobaczymy jak się prezentuje. Już tutaj jest przygotowany, porozcinany, ale nie wyciągany. I mamy to. Mamy Riddlera. I powiem Wam szczerze, wygląda naprawdę spoko. Tylko zastanawia mnie pierwsza jedna rzecz. Czy on tutaj tą jedną nogę ma jakby troszeczkę krótszą? Nie zwracam uwagi. Czy to... Nie wiem. Ciężko powiedzieć mi. Ja wiem, że on jest ustawiony jak jest i jakoś nie przeżywam tego bardzo, ale no ale bądź co bądź. Ciekawi mnie to. Fajna kapotka. Ruchomy. Ruchomy jest, jak widzimy, z znakiem zapytania krawat, ale i cała ta marynarka w ogóle. Zobaczcie, on tutaj ma przepaskę taką i tutaj na plecach też ma, więc tak. No, ale wygląda spoko, naprawdę jest fajny. Głowa na takim ball joincie, wysoka ta szyja też w ogóle. Nie, ale no mówię, bądź co bądź, naprawdę wygląda spoko. To jest taki Riddler w sumie, którego no, w pewnym sensie powiedzmy chciałbym mieć. I tutaj musimy jakoś wydobyć, oczywiście jest mega oklejone, ale uda się, jest dobrze. Nie ma problemu. Ta jego laska, tylko że myślałem, że ona będzie bardziej twarda taka. To jest takie miękkie tworzywo, tworzące oczywiście znak zapytania. Co i tak jest spoko, bo Riddler jest spoko. Lubię tą postać. Wczepimy ją. O, proszę. I mamy naszego Riddlera, więc no... No jest okej, okay, tylko te nogi mnie trochę zastanawiają. To jest fajnie zrobione to wszystko, przyznam szczerze. No, tak jakby, nie wiem czy on jest w stanie stać w ogóle bez podstawki, no jest, także już jest sukces, czyli to tylko może taki efekt, ale bądź co bądź udało się i Riddler jest. Jeżeli ktoś by miał informację, że w Polsce możemy dostać Kalibaka Mega Fix od McFarlane też, to ja bardzo chętnie proszę, bo jeszcze jego tylko szukam. To jest kolejny, który nie pojawił się na naszym polskim rynku i chciałbym go zdobyć. A tak, no jestem już w sumie z tym na bieżąco. Generalnie rzecz biorąc, trochę jeszcze tego będzie, ale, dobra. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Subskrypcja, dzwonek, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami. No i oczywiście linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Tymczasem mówię do widzenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!